Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego kanału. Dziękuję Wam serdecznie za cierpliwość w oczekiwaniu na nowy odcinek. W zeszłym tygodniu niestety nie udało nam się materiału przygotować, ale obiecuję, że była to wyjątkowa sytuacja i teraz po prostu będziemy się spotykać, tak jak było wcześniej, regularnie co poniedziałek. Dzisiaj treść bardziej osobista. Opowiem Wam o mojej historii w jakby kształtowaniu się decyzji założenia własnej działalności, własnej pracowni wnętrzarskiej. No dobrze, to zaczynamy. Zapraszam na kolejny odcinek. Zacznę od tego, że swoje działania projektowe tak jakby na własny rachunek zaczęłam jeszcze na etapie studiów. Działo się to pod koniec studiów. No i tak naprawdę wykonywałam prace projektowe dla rodziny, trochę dla znajomych. To były oczywiście takie mniejsze projekty, ale zawsze poza tą taką edukacją coś tam sobie dłubałam po godzinach. Zawsze czułam podświadomie, że chciałabym prowadzić własną firmę. Jeszcze nie wiedziałam dlaczego chcę tego, dlaczego dążę do takiego rozwiązania. Ale jakoś tak podświadomie pasowała mi taka wizja. Mam też takie właśnie wzorce. Moi rodzice oboje są przedsiębiorcami, prowadzą własne biznesy, dlatego może z tak zwanym mlekiem matki po prostu wyssałam tą potrzebę prowadzenia własnej działalności. Gdy kończyłam studia i pracowałam już tak trochę na własny rachunek, pojawiła się jednocześnie możliwość współpracy z moją koleżanką. Zaczęłyśmy się zastanawiać nad prowadzeniem firmy wspólnie. Właściwie już było logo, była strona, były projekty. Czułam jednocześnie taką potrzebę mocniejszego rozwoju. Miałam taką potrzebę poznania tych tajników projektowania też u innych, bardziej doświadczonych osób. I pomyślałam, że nigdzie tak moje doświadczenie nie będzie rosło, jak po prostu pracując u kogoś w firmie, która już prężnie działa. Dlatego zdecydowałam się w tamtym etapie swojego życia na współpracę z innymi biurami. No i właściwie przez 3 lata mam za sobą taką przygodę współpracy dla innych projektantów. Były to bardzo fajne lata w mojej projektowej działalności. Bardzo dużo się od tych osób nauczyłam i bardzo cieszę się, że ten etap przeszłam w swoim życiu, bo dzięki temu mam też porównanie właśnie i miałam taki punkt odniesienia do tego, by podjąć taką pełną decyzję o prowadzeniu własnej pracowni wnętrz. No i właśnie, co się działo, że pracowałam u kogoś, zdobywałam to doświadczenie, jednocześnie po godzinach, gdzieś tam wieczorkami i w weekendy realizowałam projekty dla siebie i z tą koleżanką, bo tak myślałyśmy, że będziemy tą firmę prowadzić razem, ale cały czas czułam taki niedosyt. Czego mi brakowało? Zdobywałam doświadczenie w pracy, miałam dodatkowe fuchy, dłubałam wieczorami i w weekendy, ale cały czas czułam ten niedosyt. Kulminacja nastąpiła w 2016 roku. Bardzo dużo wtedy miałam takich różnych przemyśleń. Czułam, że jest to taki moment, gdzie nabrałam doświadczenia, gdzie jakby mam pewną wiedzę, z którą coś mogę zrobić. No i wtedy właśnie postanowiłam, że tak naprawdę dobrze byłoby założyć własną działalność, bo to jest coś, co w duszy gra mi najbardziej. No ale bardzo chciałabym Wam opowiedzieć dzisiaj o tym, co tak naprawdę skłoniło mnie do tego, by tą pracownię założyć, bo wiecie, chęć tworzenia projektów, które będą sygnowane tylko moim nazwiskiem bądź po prostu będą wychodziły tylko spod mojej ręki, to nie jest wystarczający argument, żeby zakładać własną pracownię. Myślę, że tutaj chodziło o coś więcej. No dobrze, w takim razie odpowiedzmy na pytanie, dlaczego zdecydowałam się na założenie własnej pracowni wnętrz. Pierwszym, najważniejszym powodem to była ogromna chęć tworzenia. Kiedy najlepiej nam się realizuje kreatywne działania, kiedy najlepiej nam się tworzy? Wtedy, kiedy mamy nieograniczoną przestrzeń, kiedy czujemy taką wolność, kiedy czujemy, że mamy mnóstwo przestrzeni wkoło siebie. I to właśnie wtedy nasza kreatywność może rozbujać się tak, jak nam się właściwie podoba. I no nie ukrywam, że ja zawsze lubiłam trochę chodzić swoimi ścieżkami. Lubiłam po swojemu, nie wiem, się ubierać, lubiłam też podejmować czasami może inne decyzje niż,
niż normalnie by podjęto. Nie zawsze może one były dobre, ale po prostu lubiłam działać po swojemu. No i myślę, że taka wewnętrzna potrzeba tworzenia swoich rzeczy jest pierwszym powodem, dla którego ludzie w ogóle zaczynają myśleć o swojej firmie. No bo jednak wtedy mają tą przestrzeń do działania, prawda? Także założyłam własną pracownię, ponieważ szukałam maksymalnej wolności, przestrzeni do tworzenia. Następny powód, dla którego zdecydowałam się założyć własną pracownię wnętrz, jest realizacja swoich osobistych wizji. Projektowanie wnętrz to no nic innego jak praca kreatywna. No i oczywiście codziennie projektując wnętrza jakby stykamy się z tą kreatywnością, musimy być kreatywni i tworzymy. Oczywiście projektując wnętrza dopasowujemy się do potrzeb człowieka, dla którego projektujemy. Natomiast każdy projektant projektuje może troszeczkę inaczej, ma wiecie, inny sposób pracy, inaczej przygotowuje rysunki, inaczej je podpisuje, ma inne standardy. To nie znaczy, że jeżeli one są inne, to są na przykład złe, tylko po prostu były one inne niż moje wyobrażenia. Pracownie, w których pracowałam, działały prężnie, super się rozwijały. Zdecydowanie te standardy bardzo dobrze się u nich sprawdzały. Natomiast ja czułam po prostu podświadomie, że mam takie swoje wizje, które chciałabym sprawdzić, jak one działają. Nie mogłam nigdy tego sprawdzić, pracując u kogoś, dla kogoś. Założę własną pracownię i wtedy będę miała pełną swobodę realizowania własnych wizji. Czy to jeżeli chodzi o planowanie, wiecie, swojego dnia, planowanie wszystkich etapów realizacji projektu. No, właściwie pełna gama możliwości, bo tutaj nie tylko chodziło o projektowanie, ale właśnie też planowanie projektowania. Następnym powodem, dla którego zdecydowałam się założyć własną pracownię, to odpowiedzialność. Jest to takie słowo, do którego można tak ambiwalentnie podejść, wiecie. Czasami odpowiedzialność daje nam niesamowite możliwości, a czasami odpowiedzialność kojarzy nam się z takimi jakimiś złymi konsekwencjami, prawda? W każdym razie w odpowiedzialności tutaj, tym razem chodzi mi o to, że posiadanie odpowiedzialności, takiej pełnej odpowiedzialności za swoje działanie, daje możliwość kontroli bycia wszędzie, bycia odpowiedzialnym po prostu i posiadanie wpływu na organizowanie, na planowanie, na projektowanie. I wiem, że nigdy nie jest tak, że jesteśmy w stanie być wszędzie i kontrolować wszystko. Tym bardziej o tym się przekonałam, gdy firma zaczęła się rozwijać i zaczęłam po prostu delegować obowiązki i nie wszystko w tym momencie sama wykonuję. Muszę komuś zaufać, muszę przerzucić na kogoś pewne obowiązki. Po prostu fizycznie nie jestem w stanie wszystkiego przepuścić przez swoją głowę. Wiem, że pewna jakby kontrola ma pewne ograniczenia i nie jesteśmy w stanie wszystkiego kontrolować. Niemniej jednak finałowo to ja jestem odpowiedzialna za pracę w mojej pracowni. To ja podpisuję na swoje nazwisko umowy z klientami i to ostatecznie ja odpowiadam za jakość wykonania projektu. Brzmi to może trochę groźnie, ale tak naprawdę to mi daje ogromną frajdę. To zapewnia mi codziennie ogromną dawkę adrenaliny. Jest to dla mnie takie wyzwanie i daje mi ogromną satysfakcję w momencie, gdy się udaje. Mając taką odpowiedzialność, czuję się, jakbym miała takiego asa w rękawie, że po prostu to ja rozkładam karty i to ja wyznaczam, nie wiem, standardy, kierunek działania mojej firmy. Ja sama przesuwam sobie horyzonty lub ich sobie nie przesuwam. Czuję się odpowiedzialna za rozwój swojej firmy i wiem, że jej rozwój naprawdę zależy tylko ode mnie. I to jest super. To mi się strasznie podoba. I tego zawsze chciałam, do tego dążyłam i brak tego powodował, że czułam ogromny niedosyt. Kolejny argument, powód, dla którego założyłam własną działalność, to praca z ludźmi. W ogóle dla mnie projektowanie wnętrz to projektowanie nie tylko po to, by stworzyć efekt wow, by stworzyć ładny obrazek, by stworzyć coś zgodne z trendami, bo to wszystko jest ważne, ale dla mnie najważniejsze jest, gdy człowiek, dla którego ja projektuję, jest po prostu z tego wnętrza, z tego projektu zadowolony. Kiedy on się czuje w tym wnętrzu dobrze. Gdy pracowałam z innymi biurami, miałam wtedy ograniczony kontakt z klientem, a właściwie prawie w ogóle go nie miałam, bo tymi rzeczami po prostu zajmował się ktoś inny. I to jest normalne, prawda? Każdy projekt, który pojawiał się, no i który pojawia się teraz w mojej pracowni, to są nowe historie, to są zupełnie nowi ludzie
I chyba moim ulubionym w ogóle momentem współpracy w trakcie prowadzenia projektu jest właśnie poznanie nowych klientów, podpisanie umowy. To jest po prostu taka świeżość, poznanie, jakby otwarcie nowej książki. Bardzo to lubię i dbam o to, żeby ten moment był naprawdę wyjątkowy. Uwielbiam poznawać te nowe historie i właśnie ta praca z ludźmi daje mi też taką satysfakcję. Wprowadza jakby takie życie w tych projektach. Rozumiecie, o co chodzi. Zapisałam sobie jeszcze zarządzanie, planowanie, kontrola według mojego toku myślenia. No to jest bardzo ważny punkt. Myślę, że każdy przedsiębiorca, niezależnie czy to ktoś, kto projektuje wnętrza, czy zajmuje się czymkolwiek innym, musi posiadać takie cechy, taką potrzebę właśnie zarządzania, kontrolowania, planowania. No i zawsze mnie to ciekawiło, interesowało i nie ukrywam, że nawet jak wdrażam jakieś ulepszenia w mojej pracowni, jakiś, nie wiem, nowy system, nową ścieżkę współpracy, nowy sposób obsługi klienta, nowy sposób rozmowy z klientem, na przykład na pierwszym spotkaniu, to bardzo mnie to ekscytuje i nawet jak ten sposób jest na dany moment ekstra, to ja za chwilę, kiedy już przepracuję ten nowy system, widzę kolejne możliwości i ja lubię to zmieniać. Lubię mieć wpływ na to wszystko, lubię coś ulepszać. No i tutaj też, no, gdybym pracowała u kogoś, to nie miałabym takiej możliwości, żeby tak dużo zmieniać, bo tak naprawdę te zmiany zależą po prostu od osoby, która jest odpowiedzialna za projekt finałowo, czyli w tym momencie ja jestem odpowiedzialna, ponieważ ja prowadzę właśnie swoją pracownię i swój biznes, no i to bardzo mi pasuje. Tak naprawdę zależy wszystko ode mnie, to jest wszystko w moich rękach. To jest wszystko w moich rękach. I to trochę jest powiązane, no właściwie mocno z tą odpowiedzialnością, o której mówiłam. No dobrze, i ostatni punkt, jaki sobie zapisałam na dzisiaj, to własny plan na biznes. To jest też bardzo ważny punkt, trochę był taką kropką nad i. Tworząc własną pracownię wnętrz, czyli zakładając po prostu własną firmę, wiedziałam, że muszę zmierzyć się z konkurencją, bo projektantów wnętrz jest po prostu mnóstwo, jest ich coraz więcej. Wiedziałam, że aby mieć odpowiednią ilość klientów i aby utrzymać się na rynku, po prostu w jakiś sposób muszę wyróżnić się. Musiałam mieć jakąś wizję, musiałam mieć na to jakiś plan. No i nie ukrywam, że po prostu ten plan znalazłam. Zobaczyłam jakiegoś pewnego rodzaju lukę, niszę, jak to się mówi, wśród tego, jakie projekty na rynku powstają. Było to właściwie mocno spójne po prostu ze mną, więc stało się to niesamowicie autentyczne. No i właśnie na tych wartościach powstała strategia grupy Nono i właśnie na bazie jakby swojej wizji nie tylko tworzymy projekty aktualnie w mojej pracowni, ale również obsługujemy klienta, prowadzimy jakby całą ścieżkę współpracy, mamy szatę graficzną odpowiednią. Wiecie, to wszystko po prostu jest spójne. I miałam na to jakiś plan i byłam niezwykle ciekawa tego, czy to się uda. Czy to będzie działać? Dobrze, moi drodzy, reasumując. Te wszystkie powody, dla których zdecydowałam się założyć własną pracownię, tak naprawdę zostały jakby spięte taką potrzebą sprawdzenia siebie w nowej sytuacji. To pewnie też wynikało z jakichś takich wewnętrznych ambicji. No i bardzo cieszę się, że podjęłam taką decyzję. Bardzo cieszę się, że grupa Nono powstała, że już działamy dłuższy czas na rynku, no i grupa Nono cały czas się rozwija. Bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście mojej historii do samego końca. Bardzo jestem ciekawa, czy na nurtujący Was temat odpowiedziałam wystarczająco, wyczerpująco, a może macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie pytania w komentarzach. Zapraszam Was do komentowania. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was może miał podobne historie do mojej, a może właśnie zastanawia się, czy powinien własną pracownię założyć. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Cieszę się, że jest Was tutaj coraz więcej. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów, to koniecznie włączcie powiadomienia, ten charakterystyczny dzwoneczek, no i widzimy się za tydzień. Dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia.